impresario z Kolonii, który tutaj mieszka w Kolonii, wezwał delegację miasta i Stadthalle i przyjechali do nas, byli na występie, posłuchali, zobaczyli, co Berlińczycy robią z nami, jak oni krzyczą, jak oni biją brawo, jak oni tupią, jak oni nie chcą wyjść z teatru, tylko trzeba im powiedzieć, słuchajcie, następne przedstawienie, popołudniówka była, skończy się, to się skończyło, a wy jeszcze tutaj siedzicie, a tam już chcą ludzie wchodzić. Może byście jednak poszli do domu na 5 minut? I właśnie ci przedstawiciele Kolonii zadecydowali o tym, że następnym razem znowu przyjechali, pokazali nam plany, jak zmienią halę, sport halę w teatr i tam rzeczywiście w tej sport hale zabudowali dla nas teatr. I dlatego tutaj jesteśmy i tutaj występujemy. A przedtem żeśmy byli, miesiąc temu skończyły się nasze występy w Berlinie, gdzie nas zaangażowano na sam na 1 miesiąc, a byliśmy 3,5 miesiąca. W międzyczasie, jak pani wie, mówiłem pani, byliśmy już w New Yorku i przyjechaliśmy bezpośrednio New York, Kolonia tutaj. Ponieważ pan nawiązał do Sosnowca, to znaczy do czasów swojej młodości, a tym samym do początków swojej kariery. Tak. Może dla naszej młodszej generacji, naszych słuchaczy, tak. Byłby pan uprzejmy powiedzieć kilka słów, jak się to wszystko zaczęło? Zaczęło się prowadzić w najbiedniejszym mieście w Polsce, nazywa się Sosnowiec, jest najbiedniejsza część tego miasta i w tej najbiedniejszej części miasta jest najbiedniejsza ulica i w tej najbiedniejszej ulicy jest najbiedniejszy dom. Tam się urodziłem, proszę pani, w Sosnowcu, w najbiedniejszym domu i proszę pani, wykształciła mnie polska szkoła realna w Sosnowcu i wykształcił mnie Polski Uniwersytet w Warszawie i Polska Opera w Warszawie. I z tym wyjechałem w świat i udało mi się to zrobić, że się stałem tak zwanym kiepurą. I to właśnie dlatego jestem bardzo zawsze dumny z tego powodu, że nie potrzeba nic innego, tylko polską szkołę skończyć, polski uniwersytet. Nawet nie skończyłem go całkowicie i w polskiej operze śpiewać, żeby zrobić sensację na całym świecie. To nie jest tak trudno, tylko bardzo łatwo. Szczególnie trzeba się mądrze urodzić, proszę pani. Mądrze urodzić, trzeba sobie wybrać dobrych rodziców, żeby miał głos i rozum. A rozum jest dużo ważniejszy od głosu, proszę pani. Czy prawdą jest, że z Kolonią wiążą się dla pana jakieś specjalnie miłe wspomnienia? Tak, jako student jeszcze w czapce Polskiego Uniwersytetu byłem już w Skali, śpiewałem La Scala w Mediolanie, to jest najtrudniejszym, najbardziej sławnym teatrem na całym świecie. Ja jako student z polskim jeszcze czapką przyjechałem z Mediolanu, tam mnie znaleźli, bo tam śpiewałem w La Scali i mnie stamtąd zaangażowali i tutaj przyjechałem i śpiewałem tu parokrotnie w Gürzenich. I oni są wszyscy bardzo mile w tym wzruszeni, że ja już jako nieznany człowiek, jeszcze zanim robiłem filmy, już tutaj u nich śpiewałem. Oni wszędzie to piszą i wszędzie to reklamują, że Kolonia była taka mądra, że mnie jako nieznanego człowieka, nieznanego chłopca powiedzmy, zaangażowali, a tutaj śpiewałem. I dlatego wczoraj przyjechali z Düsseldorf dziennikarze, proszę pani, którzy przyszli i powiedzieli, musi pan zrobić z nami zdjęcie w Gürzenich. Ja powiem, dlaczego? A oni dlatego, że pan tam śpiewał i tam. My jesteśmy dumni, że myśmy pana wtedy już poznali, pomimo tego, że pan jeszcze nie był wtedy sławnym. Ja byłem wczoraj w tym Gürzenich i bardzo mi było miło, bo byłem wzruszony, bo mi się dokładnie przypomniało, że to kilkanaście razy śpiewałem i oni już wtedy też tak krzyczeli i też tupali. Wtedy, 25 lat temu, proszę pani. A jak wygląda w tej chwili pana praca w Stanach Zjednoczonych? Czy stale pracuje pan z małżonką, czy dajecie państwo jakieś koncerty? Wstępy, proszę pani, w tej chwili potraktujemy ten sam Berlin Theater des Westens, który jest najsławniejszym teatrem operatkowym w całych Niemczech. Był przedwczoraj tutaj i powiedział, Jan, willst du zurückkommen nach Berlin, noch einmal machen lustige Bitwę? Powiedziałem, słuchajcie, ja nie mogę wam tego powiedzieć, bo myśmy już mamy za daty w Chicago, w Hartford, Connecticut i inne i nie wiem, jak to z tym zrobić, ale to byłoby największy triumf, największe zwycięstwo, gdybyśmy, pomimo tego, żeśmy 3 razy tyle śpiewali, niż żeśmy byli zaangażowani, żeby nas jeszcze z powrotem brali i jeszcze raz znowu od początku zaczynać Wesołą Wdówkę w Berlinie, w tym samym teatrze. No i wyjechał z tym, że żona powiedziała, po polsku powiedziawszy nie, a po rosyjsku nie. A jak wygląda sprawa ewentualnego przyjazdu na występy do Polski?
Proszę pani, nie możemy się dogadać. Ciężko jakoś jest, nie wiem dlaczego. Nie wiem dlaczego, proszę pani, lepiej na ten temat nie mówić. Ja chcę, ten jest ambaraż, żeby dwoje chciało naraz. Ja chcę, ale oni, nie wiem. Instytucja, która się nazywa Pagat, proszę pani, powiedziała nie i ja nie mogę przyjechać. Ale pan przyjechałby chętnie. Tak, ja bym chętnie przyjechał, ja chcę jechać do Polski. I mamy na ten temat pretraktacje, które zawsze się kończą jedne, że w ostatniej chwili, kiedy już jest kontrakt podpisany, w ostatniej chwili przychodzi depesza i mówi nie. Wszystko jest anulowane. Proszę pani, mam dwa kontrakty z Polską, z Pagartem podpisany w pełnej mocy i obydwa zostały zerwane w ostatniej chwili. Już kiedy paszport był gotowy, wszystko było gotowe, wiza była gotowa, zamówione było, w ostatniej chwili przychodzi depesza, niedosłownie. Występy pańskie w Polsce nieaktualne. Pozdrowienia, Pagart. Tak się skończyło, proszę pani, ostatnio. A przedtem było dwa razy już także tak. Oni mówią, że ja ciągle coś zmieniam. To się zgadza. W jednym wypadku ja także zmieniłem coś w ostatniej chwili, ale to nie było powodem. Powodem jest to jakaś wyższa siła, proszę pani. Wyższa siła, nie wiem jaka, nie wiem skąd pochodzi, ale jest wyższa siła.